Przedstawiam wam Imbreta na oryginalnego Andry Belen, przepraszam, Marcel Albrecht. To są gołębie dalekodystansowe. To jest Imbret Buck Sipcyn, tej jego najlepszej pary. Jest to tak zimbretowany gołąb, że po prostu przy tym kaziorodztwie, jak to mówią, incuchcie, to wtedy się wszystko się psuje. Tak samo się popsuły te paski. Ja nie lubię takiego niebieskiego gołębia, który takie paski ma. Paski powinny być aż do końca, powinny być szersze, więc ja paruję, staram się, nie zawsze to tak mogę, ale staram się niebieskiego gołębia z ciemnym parować, czy tam z jakim grochowym, ale bardzo mało składam pary, żeby był niebieski z niebieskim. No, w pierwszym roku tak zrobiłem, ale dałem córkę 206, która miała paski trochę szersze, no więc nie popsułem tego. Najgorzej jak to się w kilkach pokoleń popsuje, znaczy parujemy niebieskiego na niebieski, znowu w następnym pokoleniu niebieski, te paski się w ogóle zgubią. Zgubiły się te paski u braci Jansynów, u Deklaków, że były tylko takie 2 mm, już tam w ogóle nie było widać tego paska. Więc ten gołąb nie ma specjalnie dobrej budowy, dlatego że to jest, jakbym wam pokazał ten rodowód, to byście powiedzieli, że to jest prawie że niemożliwe. To są po prostu dziadkowie, tam tylko jest ten Buck Sipcyn, te dzieci są dwoje, dzieci są cztery razy w tym rodowodzie, te dzieci są razem, brat ze siostrą sparowany, jeszcze raz brat ze siostrą i później te dzieci jeszcze raz są sparowane i to dopiero ten gołąb wychodzi. Ten gołąb jest z roku 2012. Pokażę wam, jak się zmieniło skrzydło w gołębiach dalekodystansowych. Kiedyś gołębie dystansowe miały bardzo szerokie pióra. A ten gołąb już ma prawie skrzydło bardzo szybkiego gołębia. Widzimy ostatnie lotka otwarte, tak zwane nożyce. Duża jest po prostu, można tam rzucić kamieniami już takimi małymi pomiędzy tymi lotkami, więc to są już dalekodystansowe gołębia, ale szybkie. Czego u tego gołębia mi brakuje, to brakuje mi tego uskoku, no ale ja go nie wyhodowałem, więc takiego kupiłem. Jeżeli go połączę z moimi ciemnymi, wydaje dobre gołębie na wszystkich dystansach. Teraz wam pokażę następnego gołębia. To jest jeden z lepszych lotników. W tym roku poszedł do rozpłodu. To jest pół Prange, pół Belensa, znaczy 50% do 50%. 2015, to jest nasz 784. W 2015 zdobył na 12, kładam 12 konkursów. Nie był najszybszym gołębiem, dlatego że jego skrzydło mu nie pozwala. Sami widzicie, że to skrzydło już jest zamknięte. Szersze piórka, co ma bardzo ładny, ma ten uskok, bo to miały te stare Belensy, czyli Jansynowie. Ten gołąb, choćby z siebie wszystko wydał, no to po prostu na pierwszy konkurs to nie jest gołąb. Może kilka razy przyszedł, nawet był u nas pierwszy, ale najszybszy jego konkurs chyba był trzeci. Pierwszego nie mógł zdobyć. Jest to gołąb bardzo ładny. Sami widzicie, z ładnym okiem szklannym. No w ubiegłym roku gdzieś wrąbał i przyszedł z lotu, mając cały
cały nos był, po prostu była tam krew na tym nosie. No i zostawiłem go 2 tygodnie w domu, ale później znowu wszystkie loty zaliczył w konkursie. Ale teraz, ponieważ jest 2011, swoje zadanie spełnił, a potrzebuje go w rozpłodzie, więc już ma stałe miejsce. Już w zeszłym roku go przyuczyłem do rozpłodowego gołębnika, bo tego trzeba gołębia takiego gołębia, no, ma dobrą równowagę, więc to tylko tyle, co mogłem powiedzieć o tym gołębiu. Teraz wam pokażę naszego sprintera 757. Popatrzcie na jego budowę, na jego ogonek. Bardzo wąski, nie trzeba go tam ściskać, jak to niektórzy muszą pół godziny tego gołębia ściskać, żeby mu ten ogonek jakoś tako. No niestety, to trzeba się troszeczkę znać, żeby po prostu takie gołębie posiadać. Kiedyś były te ogony bardzo szerokie, wszyscy patrzyli, żeby tylko szerokie. Dzisiaj patrzymy, żeby właśnie takie ogonki były. Pokażę wam jego skrzydło w tym czasie. To było szybkie skrzydło. I on po prostu też mógł zdobywać czołowe konkursy. No trochę ma wyprzedzenie pierwszego rzędu, nie za mocne, ale te ostatnie są otwarte, więc ten gołąb miał możliwość zdobywania czołowych konkursów. Na pewno jeszcze to nie jest perfektny gołąb, bo brakuje mu troszeczkę jeszcze, muszę jakąś porządną samicę do niego dopasować, żeby po prostu z niego naprawdę asa uciągnąć. On już był asem, był 9. asem w całej Hesji. To już gołąb, który po 10, po 11 konkursów, ale szybkich. Co wam chcę pokazać jeszcze, to znaczy jak sprawdzamy charakter u gołębia. Po prostu chwytamy go za dziubek i ten gołąb musi, widzicie, nawet się nie chce dać złapać. Patrzcie, jak on ja go tylko za sam czubek trzymię, tego jak on się wyrywa, jak on głową kręci, to jest typowo u Belensów, u Jansenów. Inne gołębie tego w ogóle nie robią. Popatrzcie, to nie jest tak, że ja go po prostu, on mi to raz zrobi, to on mi to musi za każdym razem zrobić. Na to bardzo patrzę, ten gołąb się po prostu mówi, no za co mi tam chwytasz za dziób i ciągniesz mnie. Popatrzcie, jak on, no, to robił też Pete de Verret, patrzył na to, no ja też patrzę na to, czy to ma duże znaczenie. Ja uważam, że tak. To, ten 757 to nie jest czysty Belens. Teraz zaczynamy od 100-procentowych czy oryginalnych Belensów. To jest nasz najstarszy gołąb, którego zakupiłem u mojego kolegi. Po prostu u mojego kolegi był syn Lindy, tej samiczki, która jest u nas w galerii. No, był tam hodowca u tego i powiedział, no ten gołąb, ten jego ojciec, po prostu, żeby jego usunął. Dlatego, że on ma tylko szklane oczy, ale miał bardzo wartościowe, bo sam na samym koniec go kupiłem. To jak ja go już kupiłem, to musicie sobie wyobrazić, jaki to mógł być gołąb. Ale ten hodowca się w ogóle na oczach nie znał. To jest nasz gołąb z 2004. I oczko można pokazać? Nie, oczko można tylko zobaczyć na tym. Jest na naszej stronie internetowej. Dzisiaj jest za ciemno, a chcę to już w końcu skończyć.
Gołąb, jak widzicie, świeci się narosty białe, zdrowy, wszystko. No, co wam chcę powiedzieć, jak go trzymię w rękach, to myślę, że on ma dopiero rok, a on już ma 13 lat. Pokażę wam obrączkę 22-41-04-206. Ja miałem praprawnuka 206 w lotowym, ale go usunąłem, bo mi robił kłopoty. Miał za dużo miał ognia w swoim tym. Po prostu chciał na wszystkich jajkach siedzieć. Pokażę wam też skrzydło. Skrzydło też już raczej szybkie, ale jeszcze nie te najszybsze. Dlatego ten gołąb jest incuchtem. Dlatego, że matka pochodzi z samicy, która jest uciągnięta, wyhodowana, brat razy siostra. Więc ten gołąb, ja sam nie wiedziałem, bo miałem tylko, nigdy nie studiowałem tych rodowodów, ale mój zmarły kolega, który zjadał rodowody, mi kiedyś wieczorem, było już to 22, i mi mówi, a ty wiesz, że ten twój 206, że to jest 80% Janssen? Ja mówię, no niemożliwe. Jak myśmy tą rozmowę zakończyli, to ja, chociaż ja już to kilka razy zauważyłem, że on się odróżnia od innych Belensów, ale nigdy na to nie wpadłem, bo myślałem, że to jest Belens. A on wyczytał z tych rodowodów, że to jest po prostu 80% Janssen. Więc w piżamie poszedłem do gołębnika, popatrzę, no rzeczywiście, jak popatrzyłem na niego, jak stoi na siodawce, no że to jest typowy, sami dzisiaj widzicie, typowy Janssen. No, to jest gołąb, który posiada bardzo dobrą równowagę, no ma, leży w bardzo dobrze w rękach. Musicie sobie, tak powinien gołąb w rękach leżeć, tak, nie inaczej. I to znaczy, że ma super harmonię, on się nie boi, on po prostu ma wszystko to, co ja szukam na gołębiu. Musicie o tym pamiętać, że ten gołąb ma 13 lat. W zeszłym roku wszystkie zapłodniał. On lata u nas. Właśnie ja chcę doprowadzić, choć jest to ciężko, doprowadzam do tego, żeby te gołębie wszystkie te rozpłodowe latały, dlatego że one później dłużej, z nich mam pociechę. Kiedyś była taka rozmowa, czy bym go za dużo pieniędzy sprzedał, nawet za taką dużą kupę pieniędzy bym tego. Ten gołąb mi wydał tyle super lotników. To jest ojciec z tej nacjonalnej. No nigdy bym nie zdobył nacjonalnej pierwszego konkursu nacjonalnego, jakbym jego nie miał. A widzicie, żeby mój kolega jakby był posłuchał tego hodowcy, który mu powiedział, że tego ojca mu usunąć, to nigdy by ten na świat nie wyszedł. Więc nie słuchać nigdy ludzi, którzy się nie znają, którzy to tylko przypuszczają coś, nie coś. Trzeba po prostu posłuchać ludzi, którzy mają o tym wiedzę. Jeszcze najpierw tego pokazać, a na samym końcu tego. Teraz mamy w ręku naszego Wigibusa. Sami widzicie, jaki on jest, jak on ciągnie ten ogon na dół. Może teraz jeszcze nie pokazuję tego jak najmocniej,
ale on jeszcze mocniej tak ten ogon zawsze trzyma. Może w tej chwili patrzy na nasz pokój i mówi, co znowu ze mną robią. No, wiadomo, to jest syn 757 zimbrydowany na naszego fundamenta. To znaczy matka 757, a jego matka były pełne siostry. Były córkami tego 365 fundamentu. Jak widzicie, nie da się złapać. To jest typowe dla Belensów czy Jansenów. Ja na to patrzę, sami widzicie. Też szybkie skrzydło. Co zauważyłem właśnie teraz, jak go trzymałem, że te ostatnie pióro jeszcze jest niedorośnięte. Nie wiem dlaczego. Ma bardzo, bardzo szybkie skrzydło. Tu nawet się już otwierają. To zauważyłem kiedyś, jak patrzyłem u gołębi typu szelęca, że nawet te piórka się otwierały. Więc jakieś to musi mieć znaczenie. Nie wiem, czy się mi uda, ale ja potrafię gołębia złapać i jeżeli go trzymam dłużej w ręce, a wiem, że to jest gołąb o prawdziwym, jakby to powiedzieć, równowadze takiej najlepsze, to potrafię gołębia położyć na stole i ten gołąb na tym stole będzie leżał i on nie ufrunie. Taki coś zrobiłem w Belgii u braci Engels, to znaczy kiedyś to się nazywał Flo Engels, teraz je Julius i jeszcze ten drugi brat. I w pewnym momencie żona była przy tym, nie mieliśmy wtedy kamery, tylko aparat, więc ja dostałem do ręki tego dobrego gołębia, tego Argentona. No ja wyczułem, że ten gołąb po prostu tak ma dobrą tego harmonię, taki spokój i po prostu go położyłem im go na stole. No mogliście sobie wyobrazić, jak ten pan Engels patrzył na tego gołębia, mówi, ja mam 75 lat, ja jeszcze takiego czegoś w życiu nie widziałem. Ja jeszcze dobrze do Niemiec nie przyjechałem, a już mój kolega, który mnie tam wysłał po młodego, to już mówi, a co ty tam narobiłeś w Belgii? Ja mówię, co ja narobiłem? Nic nie narobiłem. A on mówi, no ty pokazujesz cuda, ty hipnotyzujesz gołębie. Ja mówię, jak to hipnotyzuje gołębie? Przecież ja to... I później u tego samego kolegi też znalazłem jednego gołębia. Spróbuję to zrobić, nie wiem, czy mi to wyjdzie, bo nie zawsze, nie w każdym dniu go można położyć. Ja go po prostu położę na stole i on będzie leżał. A to się, to widziałem raz jeden hodowca to pokazywał, mówię, co on potrafi, to ja też muszę potrafić kiedyś. No i w końcu mi się udało tak to zrobić. Dzisiaj nie każdego gołębia można tak położyć, ale na przykład... No on jeszcze nie jest tak daleko. On po prostu jest zainteresowany za... On powinien tu troszeczkę dłużej być, ale on na razie jest zainteresowany naszym pokojem. Popatrzcie. On jeszcze dobrze nie leży, ja się boję, żeby nam ufrunął, ale normalnie to go położę i będzie leżał. My możemy tu w karty grać, on będzie leżał tak długo, jak ja będę chciał. To są wyjątkowe gołębie. Takich gołębi jest bardzo mało. Ten gołąb ma to ten 206, też go można położyć. Wiadomo, że one tu są dzisiaj pierwszy raz, one są zainteresowane tym pokojem, chcą zobaczyć, jak tu mieszkamy. No więc troszeczkę jest to
takim przeszkadzaniem. A teraz wam pokażę oryginalnego Belensa 2010. Rodziców ja sam sparowałem, bo ja dzisiaj nigdzie gołębia nie kupię, jeżeli ja tych rodziców nie połączę, albo te rodzice są na mój gust połączone. Popatrzcie, tak powinien wyglądać prawdziwy ogon. To jest gołąb z prawdziwymi plecami, ładnymi plecami i prawdziwy ogon. Wąziutki, wszystko pasuje do ciała. Ten gołąb ma wszystko. Ma super oko, to jest nasz 177 końcówka z 2010. Nigdy by ten gołąb nie był u nas, jak ja bym tej rasy Belensów nie uratował. Co wam pokażę, ja sobie usiądę, żona też. Popatrzcie. Nie mam szans go nawet złapać. Będzie cały czas, widzicie sami, że ja nic z palcami nie robię, tylko trzymam, a on się wydziera i kręci głową. Niektóre gołębie robią to tylko w ten sposób, że tylko raz głową zakręci i jest koniec. To już jest po prostu, jakby to powiedzieć, to on już tego charakteru takiego mocnego nie ma, dlatego że był parowany z gołębiami, które tego w ogóle nie posiadały, więc jak ten to po prostu w 100% tak robi, tak jak powinien robić, jak ja na to patrzę, to te drugie, który tylko raz zakręci, to już tylko ma 10%. Tak wam to mogę. Teraz wam pokażę skrzydło, które wyhodował Belens. I te widzimy sam uskok, około 10 mm. Bardzo dobra wentylacja, wąskie piórka. Wiadomo, że samiczki jeszcze mają troszeczkę wążejsze piórka. Ja tu teraz zapomniałem zabrać gołębi o innych skrzydłach, żeby wam pokazać różnicę. Może będę musiał jeszcze na strych raz wejść. Nie wiem, jak to się stało. Muszę popatrzeć, czy tu mam innego gołębia. Przecież ja chciałem zabrać gołębia, który miał inne skrzydło. No nie. Po prostu nie zabrałem. To musisz iść. Muszę jeszcze iść. To jestem jeszcze parę gołąbków. Muszę popatrzeć, które gdzie włożyłem. Aha. Najpierw zaczniemy od gołąbka, który jest innej rasy. Po prostu Alfred Koczy mi zawsze mówił, żeby nie gołębi pstry, żebym się tych gołębi po prostu nie włączał do swoich gołębi, żeby po prostu za dużo nie było białego na gołębniku. Ale sam wam powiem, ja już tych niebieskich i tych nakrapianych nie mogę widzieć, więc staram się teraz o czerwone gołębie, które bardzo lubiłem. Już w Polsce miałem dobre czerwone. Tu miałem jednego dobrego, więc chcę troszeczkę urozmaicenia. Na pewno takich nie będę dużo miał, ale chcę, żeby po prostu, jak ją z ciemną samicą sparuję tego, bo to jest samczyk, żeby trochę tego białego znikło, żeby nie było wszystko białe, bo widzicie sami, że cały ogon jest biały. Popatrzcie, też ładny ogon, ale plecy białe, tu główka biała. To mi jest troszeczkę za dużo. Kiedyś je mogłem mieć, tu znajomy u nas w wsi miał Jan Ardyny, bardzo dobre gołębie, prosto od Rajmunda Hermesa, po najlepszych,
a ja je unikałem. No on ma tylko jeden pióro i tu wam chcę pokazać, że to już jest inne trochę skrzydło. Trochę skrzydło już bardziej zamknięte, ale jeszcze nie jest jeszcze złe. Ja po prostu takiego staromodnego, takiego już nie mam na gołębniku i nie mogę wam pokazać, bo po prostu nie mam takiego gołębia. No wiadomo, że jak tu beleńca sparuje na tego samca, a tą samicę tu mam, to się te skrzydło troszeczkę poprawi. To są gołębie, które 600 km potrafią w czołówce przychodzić, jak jest troszeczkę wolniejszy. Piękny gołąb, umuskulaturowany tu pełno. Sami widzicie, gołąb bardzo okrągły. Właśnie to potrzebuje do tych beleńców, żeby je troszeczkę wypełnić, bo one już te beleńcy są za blisko parowane, więc muszę to trochę skrzyżować. Czy się mi to uda, to nie wiem. Popatrzymy, czy o też trochę głową kręci. To znaczy, że był gdzieś z briwów pociągnięty. Wiadomo, że jeżeli on na naszym gołębniku zimą jęczmień je, to znaczy, że tam powinien być. Tu jest też inny gołąb z innej rasy. Te gołębie są w Belgii bardzo poszukiwane. Latają czołowe konkursy, nie wiem dlaczego. Właśnie to jest moja następna tajemnica, którą będę szukał, którą muszę rozgryźć. Dlaczego gołębie z takimi skrzydłami zamkniętymi potrafią, co się mi u niego podoba, ten uskok, to jest wszystko w porządku, ale te skrzydło zamknięte, to się mi nie podoba. Mam kilka młodych po nim, jak nie dorównają naszym gołębiom rasy Belens, to wiem dlaczego. To będzie to tylko na tym skrzydle. Ten powód będzie tam. No widzicie sami, że to nie są takie pióra już jak stary nóż, który już ma 30 lat i jest podczas oszczenia był taki, takie były tylko same takie szpice. Te piórka są już zaokrąglone, całkiem inny typ skrzydła jak u Balensa. Popatrzymy, o też, to jest w porządku. Poprawimy mu skrzydło i zobaczymy, czy te gołębie u nas będą chodzić. Jak nie będą chodzić, musi się niestety pożegnać. Ma bardzo ładne oko, więc trzeba próbować. O tu nie, tu. Teraz wam pokażę córkę tych rodziców, jak ten gołąb, zanim ja go kupiłem, tego fundamenta od mojego kolegi, to ja go najpierw sparowałem u niego na gołębniku. Wyszukałem samiczkę dla niego. No i jest to właśnie ta córka od tego fundamenta 365. Co chciałem powiedzieć? W Polsce jest jej pełna siostra, matka 757. Przy okazji może ktoś mi pomoże. Jeżeli mi pomoże tą samicę znaleźć, dlatego że ja podarowałem mojemu zięciowi, znaczy jak to jest po polsku? Zięciowi, no dobrze powiedziałem. A tam później jak on wyjechał, gdzieś się zagubiła i powiedziano mi, że tą samicę po prostu zginęła. Ja wiem, że ta samica gdzieś żyje. Jeżeli mi ktoś tą samicę pomoże odnaleźć, ona ma numer numer ma 06214 09, to jest numer tego oddziału, a
Prawdziwy numer tego gołębia ma 596. Jeżeli ktoś mi napisze na e-maila, czy zadzwoni, że ma tą samicę i pomoże mi w odnalezieniu tej samicy, to tego nigdy nie pożałuję. Nie powiem, co on otrzyma, ale tego nigdy nie pożałuję. Po prostu ja bym ją potrzebował do utrzymania tej rasy Belens. Nie będę ją miał, też nie zginę, ale jakbym ją miał, to wtedy bym mógł zrobić jeszcze troszeczkę sobie pomóc. Ta samica, jeżeli by ktoś popatrzył do oka przez lupę, to ta lupa mu od razu spadnie. One są na naszej internet stronie są, ale te oczy nie są takie, jak one w rzeczywistości są. Dlatego, że ten fotograf dzisiaj jeszcze nikt nie potrafi tego gołębia tak sfotografować, żeby był w stosunku 1:1, jak on ma. Teraz wam pokażę ta samica, jak kręci tą głową, wyrywa się, nie da się. Pokażę wam jej skrzydło. Widzicie sami, że też ten Tommy Andry Belens wtedy pokazał. Mówi z tymi zamkniętymi, to znaczy spróbuję teraz, ale tego nie można tak zrobić, bo one to są całkiem inne pióra, ale jakby były te skrzydła takie zamknięte na przykład, tak, i byłyby bardzo tu takie okrągłe, to mówi, one też potrafią pierwszy konkurs zrobić, ale tylko raz w roku. Takich gołębi w ogóle nie potrzebuję. Potrzebuję gołębie, które mi mistrzostwa wygrają. Widzicie, tu jest całkiem inne, otwarte, wąskie pióreczka. Bardzo wąskie, no bardziej wąskie już nie można je wyhodować, bo tego, dlatego potrzebuję znowu te z tymi szerszymi, żeby to razem poparować, bo w końcu tylko te łodygi będą tylko latać, a nie wiem, czy takie gołębie będą mogły latać. Co chciałem wam pokazać, to te pióreczka. Tu to będzie widać. Te pióreczka, o które mówiłem, czym te pióreczka są dłuższe do tych pióreczków, tym oznacza, że ten gołąb jest szybszy. Ja poszukam, to jest jeszcze nie jest najszybciejszy, ale ja poszukam, może jakiegoś znajdę. Zapomniałem wam to pokazać na gołębiach. A tu mam córkę od tej samicy. Może ta będzie lepsza, żebyście widzieli tą różnicę. Bo to, co ja wam wszystko na to filmach zdradziłem, to wam tego nikt nie pokaże. Popatrzcie, jaki ładny ogon. O, ten już troszeczkę jest lepszy, już są dłuższe te pióreczka. Kiedyś mówili, że muszą być ucięte. Muszą być prosto ucięte, to są dobre gołębie. To jest wielka bzdura. Już w tej chwili gołębie się całkiem idą z postępem. Belensy, gołębie, jak mój kolega, to od lat prowadzi te notice, pisze to w niemieckich asach Niemiec, przeważnie gdzieś tam Belens był, czy to u Prangi, te 330, czy nawet ten 261, jest jeszcze prawnukiem, I tam inne gołębie u innych hodowców, gdzieś tam zawsze Belens jest. I ta samiczka jest córką. To jest jeszcze wnuczka po Lindzie. Przed chwilą mieliśmy tego samca 177, ta ma 176. My jesteśmy w posiadaniu jeszcze dwóch wnuków i jedną wnuczkę Lindy i tego Borgmansa. Sami zobaczycie, że ta samiczka tak samo się nie da złapać. Widzicie, że ja tu nic nie robię, ja tego nie kręcę tak, jakby niektórzy powiedzą, że ja to robię. Ten gołąb to robi sam, musicie sami na gołębniku popatrzeć. Jeżeli będziecie parować, to przynajmniej, żeby jeden z tych gołąbków to
miał. Jak nie będziecie mieć wcale, to wtedy nie wiem, czy te gołębie, ja uważam, że one są bardzo uparte, mają swój charakter, pokażą swoje, tak jak na przykład konie, czy tam psy mają swój charakter i ludzie mają charakter. Niektórzy ludzie charakter mają, dopóki im pieniądze do głowy nie wejdą, później już nie mają charakteru, ale to jest inna sprawa. Na tym będę kończył. Myślę, że wam wszystko pokazałem. Jakby ktoś miał jakiś konkretny, jakiś duży problem, i który by go od lat męczył i nie mógł sobie dać rady, proszę napisać albo zadzwonić. Będę się starał pomóc, ale proszę nie dzwonić wszyscy, bo to wtedy ja już do gołębi nie będę miał czasu. Czekam was wszystkich. Tylko tak życzę dobrych lotów, dobrych wiatrów i jak najmniej strat gołębi.